Telecentrum zgłosza Redeco. www.redeco.pl. Wrocławski Komitet Organizacyjny wraz z magistratem i partnerami przygotował szereg projektów, które będą popularyzować sport. Magistrat podkreśla, że chce dać uczniom i nauczycielom placówek możliwość wzbogacenia programu zajęć WF-u. Co ważne, wiele projektów zakłada przekazanie do szkół sprzętu sportowego dobrej jakości. Dyscypliny, które zostały wybrane, mogą uprawiać zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W przypadku korfbolu mogą nawet grać w jednej drużynie. Opanowanie podstawowych zasad nie jest trudne, dlatego z pewnością uczniowie z chęcią spróbują nowych dyscyplin. The World Games 2017 to nie tylko samo wydarzenie sportowe, ale także liczne akcje promujące ruch, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Badania wskazują, że polskie dzieci przybierają na wadze najszybciej w Europie. Igrzyska należy więc wykorzystać także jako okazję, by z tym niepokojącym trendem walczyć, podkreślają organizatorzy. Projekty The World Games 2017 we wrocławskich i dolnośląskich szkołach to kilka propozycji. Pierwszą z nich jest akcja Mali Wspaniali, czyli regularne treningi z elementami sztuk walki dla przedszkolaków. Kolejna akcja to Uni Hokej, uczy, bawi, wychowuje. Dzięki pomysłowi Wrocław Flag można poznać podstawy futbolu amerykańskiego. Program Orientuj się to szansa na zapoznanie się z biegami na orientację. Wreszcie korfbol, drużyna przyszłości, to możliwość gry w jednym zespole i chłopców, i dziewcząt. Udział dzieci we wszystkich projektach jest bezpłatny. Nowe centrum zgłosza Redeco. www.redeco.pl.